Od mądrych ludzi trzeba się uczyć. Proszę Państwa, co mam na myśli? Na myśli mam to, mianowicie, że Niemcy, jako mądrzy ludzie, czy można ich lubić, czy nie, to jest inna sprawa, natomiast szanować ich trzeba, ponieważ są to mądrzy ludzie, którzy mają dobre podejście do życia, do gospodarki i do wszelkiego rodzaju wynalazków. I to trzeba im przyznać i pochylić głowę z szacunkiem. Dlaczego tak mówię? Mówię to dlatego, że to oni wynaleźli całkowite wykorzystanie świni. W sensie tym, że po zabiciu świni większa część składu świni, nazwijmy to tak, była wyrzucana. Oni wynaleźli na przykład kaszankę, wynaleźli salceson, wszelkiego rodzaju te odpadki, które były wyrzucane, oni to zagospodarowali, dobrze doprawili i powstały właśnie tego rodzaju produkty. I za to należy im się, proszę Państwa, szacunek. No, jakby na to nie spojrzeć, to trzeba to przyznać, że należy im się szacunek za to. I nie tylko to, wiele innych rzeczy wynaleźli przecież. Ogólnie znane są to fakty. Natomiast, proszę Państwa, Chińczykom trzeba także przyznać szacunek i oddać szacunek i przyznać im pewną prawidłowość. Mianowicie, że 5000 lat temu, od 5000 lat rozwijają tak zwaną TMC, tradycyjną medycynę chińską, która diagnozuje choroby, które my dopiero zaczynamy diagnozować, więc tu trzeba im przyznać, oddać szacunek i należną część. I o czym mówię? Proszę Państwa, to jest czereśnia, co pokazuje, i chciałbym dzisiaj na ten temat porozmawiać. Ten owoc czereśni, proszę Państwa, składa się z ogonka, z szypułki, za którą trzymam, widzicie Państwo. Tu jest owoc, a w środku, proszę mi wierzyć na słowo, jest pestka. To gwarantuję na piśmie, że jest w środku pestka. To generalnie są trzy składniki, przepraszam, które są wykorzystane. My oczywiście, jako Europejczycy zachodniej kultury, wyrzucaliśmy resztę, tylko sam miąższ, sam owoc zjadaliśmy. Natomiast około 3000 lat temu mądrzy Chińczycy doszli do wniosku, że ten produkt, ten owoc w całości z szypułką ma bardzo dobre właściwości i ma po prostu, trzeba go w całości wykorzystać. No i jedźmy od początku. Proszę Państwa, zacznijmy od owoca, od owocu. Owoc ten, proszę Państwa, jest jadalny, bardzo smaczny, jest super smaczny. Szkoda, że tak krótko jest dostępny w naszej szerokości geograficznej i on po prostu jest super dobry. Poza tym jest bezpieczny dla cukrzyków. W tym, proszę Państwa, owocu czereśni, bo to o tym teraz mówimy, jest 80% wody, ale są takie składniki, które w innych nie występują. Na co on działa? Działa, proszę Państwa, bardzo dobrze na stawy i na tarczycę. Uwaga, panie, które macie problemy i panowie, które macie problemy z tarczycą. Zawiera dość dużo jodu. 330 mg w kilogramie, więc to dużo jest jodu i bardzo dobrze działa na wydzielanie hormonów tarczycy. Poprawia kondycję skóry. Zawiera dużo potasu, więc tym samym, proszę Państwa, wspomaga pracę serca. Zawiera substancję, która nazywa się kwercytyna, co od razu, proszę Państwa, poprawia przepuszczalność naczyń krwionośnych i obniża stężenie złego cholesterolu we krwi. To jest coś nieprawdopodobnego, proszę Państwa. Teraz uwaga. Widzicie Państwo, tu są dwa rodzaje, chciałem Wam pokazać. Jedne są ciemne, drugie są jaśniejsze. I te ciemniejsze są słodsze, a te są bardziej kwaśne. Te słodsze zawierają przeciwutleniacze. O te ciemniejsze słodsze zawierają przeciwutleniacze. To jest coś,
co pomaga nam, proszę Państwa, zachować dłużej młodość. To jest właśnie ten owoc. Natomiast te bardziej jasne, pomagają nam, proszę Państwa, utrzymać dłużej, poprawiają nam pracę, o tak chciałem powiedzieć, wzmagają nam pracę układu pokarmowego. No samo zdrowie, proszę Państwa, to mówimy teraz o owocu czereśni. Ale mądrzy Chińczycy, tak jak powiedziałem, chcieli wykorzystać wszystko. Proszę Państwa, jeżeli ktoś się TMC interesuje, to wie doskonale, jak ważnym lekiem są te szypułki, te ogonki od wiśni i od czereśni. Pamiętajcie Państwo, od wiśni i od czereśni. Jest to coś bardzo, ale to proszę Państwa, bardzo dobrego, jeżeli chodzi o zdrowie. I na co ono działa? Mianowicie przyspiesza metabolizm i spala tłuszcz. Uwaga, ludzie, którzy jesteśmy słusznej budowy, spala tłuszcz. Szczególnie z brzucha, gdzie jest ciężko tego się pozbyć. I teraz uwaga, proszę Państwa, jedną z najbardziej wartościowych i dobrych cech tych ogonków jest to dobrodziejstwo dla chorych na dnę moczanowo. Usuwa kwas moczowy z organizmu jak żyleta. Także tutaj uwaga, zmniejsza bóle pleców, mięśni i stawów. Proszę Państwa, to jest coś nieprawdopodobnego. Wspiera pracę układu krążenia i układu nerwowego. Usuwa, teraz dla Państwa wszystkich, którzy macie wysypki skórne, którzy macie jakieś zaburzenia, jeżeli chodzi o koncentrację. Uwalnia wydalanie toksyn z organizmu. Ułatwia wydalanie toksyn z organizmu. Rozpuszcza kamienie nerkowe. Działa ogólnie przeciwzapalnie na organizm i moczopędnie. Jeżeli Państwo macie problemy z zatrzymaniem wody w organizmie, opuchliną, w szczególności opuchliną kończyn dolnych, macie Państwo na to remedium. Mówię cały czas o szypułce. I uwaga, proszę Państwa, tradycyjna medycyna chińska twierdzi, że te szypułki działają przeciwnowotworowo. Dlaczego one są takie ważne? Niech Państwo, zobaczcie Państwo. Tutaj, gdzie trzymam, jest gałązka. Tu jest owoc. A to jest ta żyłka łącząca, dostarczająca do tego owocu wszystkie składniki, które potrzebne są dla tego owocu. A mówiłem, co jest tam w środku. Tu jest, proszę Państwa, lek. To jest lek. W związku z tym wszystko musi przejść przez szypułkę. I dlatego to jest takie ważne. To jest coś jak pępowina u człowieka. Polecam. Jak zrobić, proszę Państwa, jak zrobić herbatkę z takich ogonków, z takich szypułek? No mianowicie, proszę Państwa, 30 gram szypułek suszonych, uwaga, suszonych szypułek na 1 litr wody, na 1 litr wody, proszę Państwa, gotujemy 15 minut, gotujemy na wolnym ogniu i taki wywar wstawiamy do lodówki i pijemy 100 ml codziennie. Codziennie przez 5 do 7 dni. I mamy, proszę Państwa, efekt. I znowu robimy przerwę i robimy. I zachęcam Państwa do robienia sobie takich herbatek, bo to jest samo zdrowie. To jest tradycyjna medycyna chińska. Naprawdę, proszę Państwa, polecam. Herbata jest gorzka. Proszę to pamiętać. Nie dosładzać niczym. Trzeba te 100 ml, to jest setka, tak jak setka wódki. Przejdzie nam popić najwyżej czymś delikatnie i tyle. Suszyć. Jak suszyć? Proszę Państwa, suszymy to w cieniu. Proszę na cienką warstwę sobie to rozrzucić w cieniu i trzymamy dotąd, aż uschną. Jak uschną? Kiedy weźmiecie Państwo, to złamiecie i ono złamie się z trzaskiem, wtedy już jest dobre. Zachęcam Państwa, bo to jest po prostu coś pięknego i coś dobrego. Coś dobrego. Teraz, proszę Państwa, w środku tutaj są pestki. I teraz, proszę mi wierzyć na słowo, w tym owocu są pestki. Pestki te, które zawsze wyrzucamy albo połykamy, są dobrodziejstwem.
Niektórzy twierdzą, uczeni w piśmie i mądrale medyczne twierdzą, że tam jest amigdalina. Jest taki środek, który zawiera w sobie cjanek. I to jest trudujące. Być może tak, ale jeżeli żeby się zatruć, to człowiek o wadze, to jest waga podstawowa w fitoterapii w zielarstwie, ustala się dawkę dla człowieka o wadze 70 kg. Mężczyzna zazwyczaj, bo to kobiety troszkę inaczej pracuje organizm. Ale to nie to, że jestem podejściem seksistowskie, ale to jest, proszę Państwa, kobieta jest w ogóle inaczej pracuje organizm kobiety niż mężczyzny, nieco. Wiadomo, że jest i okres, i traci krew, inne hormony inaczej są wydzielane, no w ogóle się inaczej do tego podchodzi. No ciąża, proszę Państwa, niszczy organizm kobiety, no i tak dalej. Więc bierzemy pod uwagę 70-kilogramowego mężczyznę, który to mężczyzna musiałby zjeść 100 gram, 10 deko w środku, bo mówimy teraz o części środkowej, nie o skorupie, tylko środkowej części tej perski wisienki. Czy wiśni, czy czereśni, bo one mają podobny skład. Więc jest to niemożliwe. Ale proszę uważać. Nie namawiam w ogóle do jedzenia środka tej pestki, wiśni ani czereśni. Nie namawiam. Broń Boże, żeby potem nie było, że namawiałem. Natomiast muszę Państwu, żeby być zgodnie ze swoim, żyć zgodnie ze swoim sumieniem, muszę Państwu powiedzieć, że znane mi są przypadki wyleczenia nowotworu tarczycy poprzez jedzenie pestek moreli. A to jest, proszę Państwa, podobny skład jak morela. Z tym, że to jest o wiele mniejsze, nie? No więc tutaj jest bardziej pracochłonne. To musiałem Państwu powiedzieć. Są przypadki, znam przypadki osobiście, gdzie został wyleczony nowotwór tarczycy poprzez jedzenie właśnie tych pestek środków brzoskwini z moreli, przepraszam, nie z brzoskwini, z moreli, ale brzoskwinia ma podobny skład. Jeżeli natomiast muszę Państwu także powiedzieć, że jak się objawia zatrucie tym cyjankiem zawartym w tych pestkach. Proszę Państwa, przede wszystkim dostajemy wysokiego ciśnienia, trudności w oddychaniu, tak jak normalnie alergia. Niewydolność serca i nerek, no to te podstawowe organy, o których mówię. Jeżeli jest bardzo dużo duże przedawkowanie, to następują drgawki. Wtedy już jest uszkodzenie wątroby i to jest problem. Tylko jeszcze raz powtarzam. Doszło do zatrucia śmiertelnego człowieka o wadze 70 kg mężczyzny, trzeba zjeść 10 deko tych pestek. No to jest dużo. I uwaga, proszę Państwa. Co jest jeszcze ciekawe? Ano mianowicie, proszę, może się Państwo spotkaliście z tym, a może nie, ale powiem Wam, bo to jest super sprawa. Te pesteczki w środku, które są z wiśni i z czereśni, nie wyrzucajcie, tylko rozłóżcie cienko na gazecie. Gdzieś to możecie już Państwo sobie suszyć na słońcu, ponieważ jest to zioło twarde, tak zwane. I to można już suszyć na słońcu. Wysuszyć sobie dobrze, położyć sobie w pudełku po butach lub zaszyjcie sobie Państwo w poszewkę albo w jakiś woreczek. Najlepiej lnu, z czegoś, co jest antyalergiczne. I co się z tym robi? Proszę Państwa, TMC się kłania. Pestki takich owoców bardzo dobrze absorbują i zatrzymują w sobie temperaturę, czyli zimno i gorąco. A co to znaczy? Znaczy to, proszę Państwa, że jeżeli chcecie sobie zrobić naturalny termofor bardzo zdrowy, powtarzam jeszcze, że w środku jest amigdalina. To jest jeszcze czynnik, który leczy. To przypominam Państwu. To proszę sobie zrobić taki naturalny termofor i możecie Państwo sobie robić ciepły lub zimny ogład. Na co się stosuje ciepły? Ciepły ogład, proszę Państwa, stosuje się na stłuczenia i zwichnięcia, bóle karku i pleców, zapalenie oskrzeli i zatok,
Kolki u niemowląt, tylko tu trzeba ostrożnie, bo to jest dziecko. Bóle menstruacyjne u kobiet bardzo dobrze leczy. Bóle reumatyczne. Możecie Państwo sobie taki rozgrzany termofor, przepraszam, cały czas używać i jest bardzo dobry. Bóle stawów i bóle reumatyczne. Bóle reumatyczne. To są rzeczy, które możecie Państwo wykorzystywać sobie bez problemu. I bardzo dobrze będzie Państwa leczył. Chłodne układy, na co możecie Państwo stosować? Stłuczenia, opuchliny, krwawienia z nosa. To jest bardzo ważne, kiedy macie Państwo krwawienia z nosa z różnych przyczyn. Bóle głowy i migreny. Jeżeli tylko jest aura, jeżeli ktoś z Państwa ma migrenowe bóle głowy, pojawia się aura, już od razu sobie przygotowywać termofor. Termofor, proszę Państwa, z pestek. I na co jeszcze? Jeżeli Państwa pogryzą komary, to jest bardzo dobre. Jeżeli Państwo sobie zrobicie zimny, przyłożycie przez kominie. Teraz podaję Państwu, jak sobie przygotować taki termofor z pestek, wiśni albo czereśni. Trzeba włożyć do kuchenki mikrofalowej na 600 W, ustawić i trzymać od 1 do 2 minut. I wystarczy, już macie Państwo gotowy. Lub 20 minut w 120 stopni w piekarniku, bo ktoś powie, że tam są fale, które wydziela mikrofalówka, są niezdrowe. No, proszę Państwa, chylę czoła, tak, może ktoś mieć rację. No to może sobie rozgrzać do 120 stopni Celsjusza piekarnik i włożyć ten nasz przygotowany termofor i ma już gotowy do użytku. Bardzo długo trzyma i dobrze działa. No, może ktoś mieć kominek, to sobie przy szybie położy. Maksymalnie temperatura tego nie może przekraczać 60 stopni. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chcecie zadziałać sobie zimnym okładem, to na 50 do 60 minut wkładacie Państwo to do zamrażalnika. 50-60 minut w zamrażalniku jest, w lodówce, macie gotowy. W jednym z odcinków opowiem Państwu na temat czarenki amerykańskiej, która nam się tutaj tak rozbestwiła, że klękajcie narody. Też tam będzie fajnie. Proszę Państwa, tyle na dzisiaj. Zachęcam Państwa do korzystania z dobrodziejstwa lata, żebyście Państwo na zdrowie sobie jedli te czereśnie, wiśnie, żebyście Państwo korzystali z tych ogonków, z tych szypułek i żebyście Państwo korzystali z pestek w środku. Naprawdę warto. Jak Państwo widzicie, pojawia się tutaj na filmie reklama książki, która już jest napisana i w poniedziałek, czyli jutro, będziemy ustalać cenę za druk. Jest to poradnik nietypowy, ponieważ jest to poradnik napisany pod kątem obniżonego nastroju i depresji. Bardzo dużo mam od Państwa sygnałów w różnej formie, które zachęcają mnie, żeby coś takiego napisać. Napisane jest. Książeczka ma 204 strony, jest to format A5 i jest to, proszę Państwa, bogato ilustrowana dowcipami, ponieważ mi chodzi o to, żeby Państwu poprawić nastrój, poprawić humor. Serdecznie Państwu dziękuję. Jak zwykle jest mi serdecznie miło u Państwa w domu gościć. Kto jest na wakacjach, to życzę wszystkim Państwu, żebyście spokojnie pojechali na wakacje, spokojnie, szczęśliwie z Bogiem przyjechali, żebyście odpoczęli i żeby wszystko było w porządku. Państwu życzę i Państwa rodzinom wszystkiego najlepszego. Do widzenia.